Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko. Króciutki vlog taki z trasy, wracam właśnie z Suwałk. Masakra, normalnie jestem tak zmordowany, że ledwo na oczy patrzę. Piąta trasa po kolei, kurde. Dwa razy Suwałki i trzy razy Katowice. W pojedynkę to jest przegięcia Suwałki, to jest w ogóle już się jedzie najpierw do Łomży, później na Zambrów, później na Białystok, na Augustów i do Suwałk. No masakra, mówię wam. No i kurde, od Grajewa gdzieś to już jest ze 100 km albo i lepiej. Jadę sobie za dwiema ciężarówkami, nie, cholery, nie idzie ich wyprzedzić i tak się blokuje, 80 na godzinę, 70. No masakra dosłownie. Dawno nic nie nagrywałem, mówię, taki króciutki jakiś tam nagram z trasy, jak sobie wracam. Z Łomży teraz lecę na Ostrów. W sumie już do Ostrowi dojeżdżam. I tak ta trasa u mnie wygląda cały czas. No i nic na to nie zrobię, nie wyprzedzę, choćbym pękł. Biejewo. Pojechałem sobie krótszą drogą na Grajewo Łomżę. To jest dużo, dużo bliżej. Ale już po pierwszych 100 km żałowałem, bo tam jest droga rozkopana, tam są remonty. Mogłem sobie ósemeczką lecieć. Może byłoby to, kurde, te 70 km dalej, ale podejrzewam, że już bym Ostrów minął. A tak to się wlokę. No dosłownie tak. O, teraz powprowadzali jakieś znowu tam zaostrzenia. No masakra to jest. No, on się zatrzyma dosłownie, kurwa, wiedziałem, no. Już ja pierdolę. Gdzieś jest 30, znak postawiony, nie jest zdjęty, bo po remontach został. On zwalnia do 30, no kurwa, mówię wam, to jest masakra z nimi. O, to jest ten z przodu, co jedzie. A nie ma możliwości ich wyprzedzić, no. Zastanawiałem, czy nie zjechać na Orlen jakiś, nie zdrzemnąć się z godzinę. Przydałoby się pewnie. Ale już mi zostało 100 km, to dojadę chyba. Ale już naprawdę ledwo na oczy patrzę. Ładnie oświetlony man. Teraz tu wyjechać, to też będzie ciekawie. No, przynajmniej tyle, że chociaż włączył się w miarę sprawnie. Uwielbiam dźwięk, kurna, kierunkowskazów tutaj. A jeszcze kawałek i zjadę na ósemeczkę. I już do samego zachodniego będę zasuwał. Teraz zaostrzenia takie, masakra są, kurde. Do sklepów się wchodzi, to puszczają po parę osób,
rękawiczki trzeba zakładać takie foliowe, koszyk muszę wziąć, kurde, człowiek idzie kupić, nie wiem, no, gazetę, a koszyk muszę wziąć, no. Ja nie wiem, co to będzie jutro, znaczy jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę sklepy nieczynne. Teraz już, kurde, pod sklepami są kolejki jak 1500. To co to będzie, kurde, w sobotę? On powinien, mi się wydaje, te sklepy zrobić w niedzielę otwarte. No jedź, Pipo. Jezus, kurwa, no. On cały czas tak jedzie. Się nigdzie zmieścić nie może. Idziemy na dobrą drogę, to może już jakoś pociągnę to wreszcie do przodu. Dobra, teraz przedłużyli nam to, że przez te epidemię, pandemię, kurna, możemy jeździć dwa razy po 5,5 i właśnie Suwałki to jest taka właśnie trasa. Tak sobie człowiek pojedzie 5,5, zrobi sobie pauzę i drugie 5,5 wraca, to no to jest takie wyrzęte. Wyobraź sobie 5,5 godziny cały czas siedzieć za tym kółkiem i tłuc, kurde. A te całkiem najwygodniejsze te super auta nie są, nie? Bo to nie nowe już. Okej. Drzewo robi. Sobie zarzucić. Na 99 lecimy. Wyprzedzę tego jeszcze, sobie zjadę na drugi, na prawy pas i będę sobie tak ciął teraz spokojnie. Wyprzedzę go jeszcze i będę kończył. I tak jak mówię, no jak nie musicie nigdzie łazić, siedźcie sobie w domu. Jest okazja, że sobie bezkarnie pograć w gry. No, także to tyle. Do zobaczenia, cześć.